Rytm Jezusowy. Nauczanie domowe. 29 marca. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 1 do 11. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać: czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbało o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Łazarz był zaszczycony, zasiadając razem z Jezusem do uczty. Marta była zachwycona tym, że może w swoim domu gościć tak zacnego mistrza i nauczyciela. Maria była poruszona. Jej serce otwarło się na to spotkanie i na ten wieczór tak bardzo, że skorzystała z najdroższego perfumu, najdroższego olejku, najdroższego pachnidła. I w tym wszystkim pogubiony Judasz nie chciał ani tej uczty, ani tego wieczoru, tych przyjaciół, atmosfery, zapachu, świętowania. Wszystko to go drażniło. I Jan, który to pogubienie potwierdza, jako ewangelista stwierdza, nie dbał o biednych. Wykradał to, co było złożone w trzosie. Oszukiwał wspólnotę swoich współuczniów. Sercem był już bardzo daleko od mistrza. Pewnie przestał go rozumieć, przestał go słuchać, przestał nadążać za rytmem Jezusowych kroków i Jezusowego serca. Podczas gdy serce Marii wyczuwało wyjątkowość, podniosłość. Pewnie była bardzo zdziwiona, o czym ten Judasz w ogóle gada. Przecież widać, że zbliża się coś wyjątkowego, nadzwyczajnego, niewyobrażalnego. Wszystko inne odchodzi w cień, musi ustąpić, musi poczekać. Codzienność traci znaczenie wobec takich chwil. Wobec tego, co się wydarzy, wszystko inne nie ma takiego znaczenia jak do tej pory. Wszystko do tego momentu zmierza. Wiem, czuję, tak to przeżywam. To było serce Marii i ono podpowiadało: tak bije serce Jezusa. Taki jest rytm jego zachowania, nauki, przygotowań. Nasz dom po prostu się tylko do tego rytmu Jezusowego dostosował. To chyba normalne, oczywiste i zrozumiałe w gronie przyjaciół i uczniów Jezusa. Te trzy cechy: zaszczycony, zachwycony, poruszony, to cechy prawdziwego świętowania. Niech twój dom będzie taki na święta. Zaszczycony, zachwycony i poruszony. Warto dostosować się do rytmu mistrza. I pewnie w wielu domach zapach jest małym znakiem świętowania. Te zapachy, które roznoszą się po domu, wskazują na coś odświętnego. Ale jeżeli dołożymy postawę serca Marii, która wyczuwa rytm Jezusowej nauki, Jezusowego zachowania, Jezusowych kroków, Jezusowego serca, wtedy świętowanie będzie czymś więcej niż zapachem. Będzie dostosowaniem naszego domu do rytmu mistrza.